rozpoczyna z wysokiego C. Przez nią przebić. Po 30. Przed chwilą mieliśmy znakomite ujęcie pokazujące, jak... Znowu forehand. Tania Mirza i Barbora Strysowa. Pokonane przez Timeę Babosz i Anastazję Pawliuczenkową. Po mistrzowsku obroniony przez Agnieszkę Radwańską. Znowu. Samą linię. Tak. No i znowu precyzyjne zagrania. Jak widać, ostatni z tenisowej w Roehampton. Potem drastycznie obcięto jej dotację na szkolenie. Przeniosła się z powrotem do Hiszpanii, ale już na północ. Piłki, Joanna Konta. I piłka w korcie. Ma rację. No trochę szczęśliwie Konta, muszę powiedzieć. Pojawi się w Stuttgarcie, no, gdzie ma sporo swoich zobowiązań sponsorskich. No proszę, ogłoszą już Jarmila Gross, przepraszam, Wolf. Nieprawdopodobne, jak... To groźne. Niesamowite, jak teraz... Warto też przypomnieć, że ostatnią tenisistką jest bardzo mocno obsadzony. A to z tej racji, że na początku sezonu nie ma zbyt dużo możliwości sprawdzenia się przed turniejem wielkoszlemowym. Dlatego zawsze zawody się dopasować do tego kącie. Ale jak widać, rozkręca się z punktu na punkt. Oj, nie trafiła. Chciałem powiedzieć, że robi co chce w tym meczu Joanna Konta, ale tu pokpiła sprawę. Zator, 15 niewymuszonych błędów Konty, tylko jeden Agnieszki Radwańskiej. No ale dla równowagi jeszcze musielibyśmy zobaczyć tak zwane winery, czyli piłki. Ależ teraz zaryzykowała Konta. Udaje rezultat.
Gem Radwański. Kapitalny gem w wykonaniu Agnieszki Radwańskiej. To 3 razy sztuka. No, trzeba powiedzieć, że zdała celująco egzamin z takiej dojrzałości tenisowej Joanna Konta w tym 10. gemie pierwszego seta. To Brytyjka jak na razie bliżej triumfu w Sydney. 6-4, wracamy po krótkiej przerwie. Nie wiem, Michał, ale ja odnoszę takie wrażenie, że zupełnie inna jest ta relacja Joanny Konty z Wimem Fisetem niż z hiszpańskimi szkoleniowcami, ale o tym za chwilę, bo popatrzmy na podsumowanie. Nie widać, Agnieszka zagra tylko 2 niewymuszone błędy. Dopiero 3 podwójny w całym turnieju. Yes. W takich momentach. Cóż za kąt tego returnu. Przy returnie wie, że to jest jej moment, jej szansa. Poślizgnęła się teraz Joanna Konta. Oczywiście Agnieszka tutaj świetnie się broniła. Widzieliśmy, że na początku właśnie tamten forehand, który był już pierwszym symptomem przejścia do ataku. No, przyznam szczerze, że myślałem, że już ten punkt jest przegrany przez Agnieszkę. No ja też powiem ci, tu się tak potknęła, ale po tym jak zagrała wolniejszą piłkę, musi tego unikać, bo wykorzystuje te szanse Konta. Popatrzyła Brytyjka. I przełamanie tego roku. Nie spojrzała wstecz. To, o czym powiedziałaś, to bardzo ważne. Widać jak Brytyjka moment zawahania. W 4. gemie pierwszego seta. Koniec. Game Konta. Niestety, backhand wzdłuż linii ląduje w korytarzu deblowym. A to oznacza, że... Jakiego dokonała na przestrzeni tych 3 lat Joanna Konta. Game Konta. 4-0. Prosto na rakietę Joanny Konty. Gem Radwański. Pierwszy gem na koncie Agnieszki Radwańskiej. W pozycji Brytyjki się dziś nie spodziewała. Zwłaszcza, że w jedynych 2 spotkaniach była od niej lepsza. To nie jest raz na jakiś czas. Regularnie zagrywa w ten sposób. Gem Konta. Proszę. Nic dodać, nic ująć. Indian Wells, Miami. Madryt, Pekin, tylko 4. Gdzie jest ta piłka w tym momencie wygrana bezpośrednio przy zaledwie 8 Agnieszki. 3 znakomite podanie w tym gemie. Tak trzeba serwować, żeby nawiązać dziś równorzędną walkę z Joanną Kontą. Widać, bo jak Agnieszka jeszcze końcówkę tego zagrania.